Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed Unity. Jesteśmy świeżo po potyczce, walce z naszym mentorem i coś się zaczyna rypać. Wskoczyliśmy w portal, znowu pewnie gdzieś nas przeniesie do jakiejś innej epoki. O, może nam kolejne szczeliny Helixa odblokuje, co już mnie kompletnie nie interesują. Bo teraz będą szczeliny chyba, które odblokują mi możliwość odblokowania poprzedniego elementu zestawu widmowego. Także spoko, nie? Bardzo to wszystko jest cudownie zgrane w czasie, gdzie ja praktycznie jakbym trochę pobiegał po mapie bez celu, mógłbym mieć legendarny prawie cały zestaw. 44, o cholera. Mógłbym mieć prawie cały zestaw widmowy. Pewnie mam omijać te, co? A oni mi teraz odblokują, kurde, łaskawie, jakiś poprzedni. Zdrap się na wieżę. No to chyba tędy, co? Tak po prostu, podczas spinaczki. Co? Nie wiem, co tam było. Coś z A, no to naciskam A. Czy ja mam omijać? Trzymaj się z daleka od snopów światła, no właśnie. By uniknąć trafienia przez snoperów. Kurde, aż mi się przypomniał ten... Komando z dwójka. Tam finalna misja rozgrywała się w Paryżu, gdzie całą brygadę mieliśmy do dyspozycji. Kurde, to była fajna gierka. Czy jest nadal? Jakiś czas temu chyba nawet remaster wyszedł? Bardzo fajny tytuł. Teraz na tym, na Epiku jest do odebrania za darmożkę coś w duchu właśnie Commandosa. Shadow Tactics chyba coś takiego. Co prawda to jest jakiś tam standalone dodatek. Ja grałem tylko w podstawkę, ale polecam, też bardzo fajny tytuł. Właśnie taki... w duchu tych pierwszych Commandosów, znaczy pierwszych wszystkich w zasadzie, bo tam pierwsza, druga i trzecia część polegały w zasadzie na tym samym. W trójkę grałem mało, w jedynkę, no to za dzieciaka tak nie bardzo pamiętam, ale w dwójkę, no to przegrałem jakieś niezliczone ilości godzin. Mega gierka. Aż bym sobie wrócił w sumie. Ciekawe, jak się zestarzała. Bo nie mam pojęcia. Nie wiem, kiedy grałem ostatni raz. Bardzo, bardzo dawno. Trójka w sumie była spoko, ale trójka pamiętam, że była mega krótka. Miała chyba tylko kilka misji. Co prawda same misje były długie. Ale w jedynce i w dwójce tych misji było po prostu więcej. To były krótsze, ale takie treściwsze, ale no i tak pozostawiało jakiś tam niedosyt. No dobra, może powinienem się tam schować. Ło, będę strzelał! Dawaj, nakurwiamy. Nie wiem. Ała, mam się jakoś chować czy coś? Przytrzymałem się ukryć. Ej, pograłbym sobie ogólnie w taką jakąś drugowojenną strzelankę. Jest coś na czasie teraz? Chyba nie, nie? Chyba by trzeba odkopywać stare Medal of Honor i Call of Duty. Już? Chyba już. Kurde, no. Ten Medal of Honor Pacific Assault. Kurde, w to ja też przegrałem jakieś niezliczone ilości godzin. Ależ to był świetny tytuł. Cudo po prostu, arcydzieło. Arcydzieło. Tak już z taką historią pamiętam poważną. Jak Call of Duty mnie, nie wiem czemu mnie ominęły. Mieliśmy, co prawda, znaczy brat miał. I on się bardziej zagrywał. Nie! Kurwa. Ja tam właśnie byłem bardziej Team Medal of Honor. Honor. No tak, tak się mówiło. Medal of Honor. I właśnie pamiętam, że historia z Pacific Assault to była taka, no dla mnie chyba jedna z pierwszych takich poważniejszych growych fabuł. Tam były takie też momenty właśnie,
wyniosłe. Pamiętam, była jak obrona jakiegoś wzgórza chyba, czy coś takiego. Czy to były już ruiny, jakiś bunkr? Nie wiem, jakiś bunkra chyba. W każdym razie stało się z naszą drużyną na szczycie. I w ogóle to, że tam medyk był i tak dalej, i śmierć nie równała się śmierci takiej definitywnej, bo mogli nas tam poskładać jeszcze, no mega to było. I właśnie była jakaś obrona i to wyglądało tak, w pewnym momencie normalnie tam strzelało do fal wrogów, a w pewnym momencie odgłosy gry cichły, muzyka robiła się coraz głośniejsza i tak wyglądało, jakbyśmy tam mieli bohatersko po prostu skończyć naszą misję na tym wzgórzu właśnie. Nie pamiętam, jak to się skończyło ostatecznie. Przeżyliśmy. Ale czy jakieś wsparcie przyjechało, czy coś takiego? Nie wiem, tego nie pamiętam, ale właśnie to była taka no turbo scena. Robiła wrażenie. Dobra, chodź tu, kolego. No i niezliczone batalie w Battlefieldzie 1942. Czyli tym absolutnie pierwszym. To był w ogóle szok wtedy, że nie dość, że drugowojenne i że sobie strzelasz do złych, albo ty jesteś tymi złymi, to jeszcze możesz wsiąść w samolot, w bombowiec, możesz zająć dowolne miejsce w tym bombowcu, możesz go pilotować, możesz rzucać bomby, możesz być na ogonie, na dziobie, dowolny karabin można było tam zająć, możesz czołgiem jechać, a możesz wskoczyć na wieżyczkę. Ja pierdzielę, jaką to robotę robiło. Robotę i wrażenie niesamowite. Teraz Battlefieldy się zjebały. Podobno, nie wiem, nie grałem. Ja się zatrzymałem na... Kurde. Trójce? Chyba? Ten pierwszy, który miał kampanię fabularną, to chyba trójka była. No, w dwójeczkę z kumplem żeśmy srogo online nakurwiali. Ale to tak bardzo srogo. To były chyba jedyne online, które tolerowałem i które faktycznie byłem w stanie grać. No nie licząc tam trybu zombies, któregoś późniejszego Call of Duty, ale właśnie wtedy to Battlefield dwójeczka. No i trójka miała fabułę i na trójce, trójka to jest ostatni Battlefield chyba, w którego grałem. Ale też bardzo milutkie wspomnienia z 1942. To potem było DLC jeszcze z sekretne bronie II wojny światowej. Potem była dwójeczka i 2142. Też był ciekawy tytuł. Bardzo fajny tam był tryb. Voilà. We're back. Thanks, Deacon. Rzecz się działa w przyszłości, jak po tytule nie można się było domyślić. Fajny był tryb normalnie, na ziemi się chodziło, zdobywało punkty i tak dalej, ale każda z drużyn miała tak zwanego chyba Tytana, to się tak nazywało, to był taki ogromny statek kosmiczny, powietrzny. I żeby wygrać chyba ostatecznie, trzeba było przejąć, właśnie w niektórych punktach na mapie były silosy z wyrzutniami rakiet. Jeśli miało się je przejęte, trzeba było utrzymać je przez jakiś czas i wtedy rakieta wystrzeliwała i strzelała w tego wrogiego Tytana. On tam chyba tracił osłony czy coś takiego i jak osłony były zdjęte, to wtedy można było właśnie przypuścić desant na ten statek. Trzeba było dostać się chyba do rdzenia czy coś takiego, czy do silników, nie pamiętam. Tam podłożyć bombę i to rozsadzić i to kończyło mecz wtedy. O, ale już było dobre. Fajne rzeczy. Ale się nostalgicznie zrobiło przez jedną kurna misję w Paryżu podczas II wojny światowej. Kto by pomyślał, dobra, idziemy zaraportować, że kurna chłopa zabiłem, bo chłop zabił chłopa. Chłop zabił chłopa, a zegnał na babę. To ja zabiłem tego drugiego chłopa, bo lubię tą babę. Zawiłe, ale jak się dobrze wsłuchać i dobrze się zastanowić, to logiczne wytłumaczenie. Dobra, nastroje pewnie nieciekawe, co? Król jest w posiadaniu kilku listów, które... Co? Znajcie zniszcz, zanim wpadną w... Aha, czyli mamy gdzieś ostatnie wydarzenia, tak?
You summoned? Monsieur Dorian, we have a task for you. More fetch and carry work, I imagine. Two master assassins are dead, one by your own hand in defense of a Templar. Count yourself lucky this is the extent of your punishment. And Germain? Is none of your concern. Last night, the Paris Commune declared itself an open insurrection against the king. As we speak, 20,000 armed revolutionaries are laying siege to the Tuileries. Even the National Guard are on the brink. Some of them have thrown in with the revolutionaries. France is splitting at the seams. And this doesn't please us. The people are fighting for what is owed them. Liberté, égalité. If we danced about on a simple scale in need of balancing, you'd be right. But the truth is more complicated. In putting Mirabeau's affairs in order, we've come across certain correspondences of a royal nature. Mirabeau's in contact with the king. And he was rather less discreet than he should have been. If the king's copies of these letters were made public, the Templars would be in a position to expose and purge our agents across France. And I'm to slip in and find them first. And quickly. The Swiss Guard are badly outnumbered. It's likely they'll be overwhelmed before nightfall. Won't be the first palace I've broken into. Błagam, nie każcie mi nie zostać wykrytym. Tak średnio mam na to ochotę dzisiaj. Ready? Aim! Fire! Oj! Good work. Back to your post. Dobra, gęściutko się robi, widzę na ulicach. Gdzie ten znacznik? A tam. Misja nieudana, znajdź mordercę. Aha. To ciekawe. O co chodzi? No dobra, tam się mam dostać ogólnie. No to chodźmy. To jest skrzyneczka gdzieś. A ja już jestem lepszy ślub... Aha, nie wejdę tam chyba. Dobra, nieważne. Aha, bo tu mają pozamykane. Naskoczę na ten... no nie o to chodziło. Ale nie, no ten murek nie jest przecież jakiś turbo wysoki. Dobra, dało się to zrobić lepiej. Oho! Ależ was ty zacnie morduję. Kolego, no nie... Nie strzelaj do mnie stojąc przede mną, bo to trochę tak... Brak szacunku, bym rzekł. Aha! Dobra, może się wyleczę, bo... Zaraz mi się krzywda stanie. Ała! Ała! A se kurwa tam pluton egzekucyjny wystawili, no. Dobra, to spadam od was. Nie umiecie się... O Jezus Maria! Serio? No dobra, teraz nie ma tamtych przynajmniej, więc... Więc teraz mogę ich po prostu posiekać. Tamci nie będą do mnie strzelać. Jeszcze ktoś? Oczywiście, w chuj was tu jest tak naprawdę. Tu są strzelcy jeszcze na górze. Dobra, można to było zrobić ciszej i może sprawniej, ale nie po to tu wszyscy jesteśmy, prawda? Żeby to wychodziło cicho i sprawnie. Ja tu jestem po to, żeby coś tu znaleźć. I tyle w temacie. I jakoś specjalnie tego może nie roztrząsajmy niepotrzebnie. Jest rzecz do zrobienia, ja ją robię. Myślałem, że zdążę go dziabnąć, ale... Na szczęście oni tak ochoczo alarmów jakby nie wzbudzają, więc... Nie ma za co.
Czy ty będziesz się na mnie rzucał teraz, kolego? Chociaż ci chyba... A! Okej. Okay. To... Nie było tematu. Certainly don't look like a blood-crazed revolutionary. The hood is a bit sinister, though, if you don't mind my saying. Serving as rear guard, are you? Convenient how that puts several locked doors between you and the fighting. Wygląda jak Napoleon. I'm not here at all. Not officially, anyway. But how often does one find the opportunity to poke about in a king's private study? Looking for anything in particular? State secrets, private correspondences, personal treasures, that sort of thing. I do hope we're not eyeing the same prize. Name it. Certain letters written to the king, ripe for misunderstanding, should the wrong men find them. I see. Well, then perhaps we can help each other. I believe the king has built a hidden vault somewhere in here. If only we could find it. W sumie też taki nie za... Nie, no raczej. Wzrost ma normalny. Po prostu się schyli. Podobieństwo do osób przypadkowe. Łatwo. Very nicely done, my friend. Incredible. Find your prize. A cornucopia, yes. And you? Believe so. Yes. This is it. That should take care of that. And may I suggest we leave? Quickly. What is that? Our way out. Cover me, would you? Kurwa, tajne, ukryte drzwi na korbkę. Idealne! Sytuacji, kiedy nagle trzeba opuścić pałac. To tutaj kurna skrytka za ten cytatnym posągiem, znaczy mechanizm ukryty za cytatnym posągiem, a kurwa jak trzeba szybko uciekać? Nie, nie, daj mi chwilę, muszę tu korbką pokręcić. To tam praktykant robił. Główny rzemieślnik był zajęty. Przyszedł w wakacje. Coś tam pogrzebał, mówił, że dobrze. Ale mi idzie dzisiaj, kurde. Niesamowicie, już. Let's go. You are like a badass. Let's go. Search everything. I want those documents. Come with me if you want to live. Damn. Yes, Captain Rui has that effect on people. Friend of yours? A persistent thorn I haven't quite managed to pluck out. He has information I need. I need to get back up there. In this mess, you'll never find him again. Come with me, I have a better idea. Come with me, I have a better idea. Byłem blisko. I don't suppose you've ever considered military service. I'm not much for following orders. Ah, the bane of generals and statesmen everywhere. An individualist. I know the feeling. Men like us have a great advantage over most in the army. You see, we can think for ourselves. If you joined up today, you'd be a marshal in 10 years, guaranteed. A generous offer. Za długo. Ja to tak już bym chciał na jakieś kierownicze stanowisko. Look me up if you ever change your mind. No dobra, ale nie przyspieszymy tego. Trafiłem. Podporucznik artylerii. O! To ja nie wiedział. Myślałem, że od razu był Napoleonem.
Oh, hold up, ja mam... O, dobra, to jest na jeden, ale może skrzyneczka będzie nam więcej. No właśnie, czy jak ja mam jeszcze wyższy poziom, to... to teraz można otwierać. Dobra, a skrzyneczka jest na który? Na drugi. No to teoretycznie na mój. To jak to będzie wyglądać? Pewnie tak jak tam wcześniej na pierwszy. Czyli i tak, znając życie, będę to w stanie spierdolić. No, to teraz ten. Teraz się można bawić w otwieranie. Elegancko. Dobra, to będę musiał w takim razie trochę pomiędzy odcinkami. No już dzisiaj nie, bo nie zdążę. Raczej. Ale trochę pobiegać i ten. Pootwierać tych skrzyneczek. Uzupełnić sobie wytrychy. To już teraz te na trzeci powinny być teraz jak te na drugi wcześniej, więc nie najgorsze. Więc... Może trzeci ślusarz nie będzie potrzebny nawet. No i czyli to jest pan Napoleon. Znowu korba? Tajne hasło, czy czekamy na północ? C4 odpalił, czy co? Everything all right, sir? Fine, corporal. Superb shot. Regular drills are critical to a regiment's success. We should be going, sir. We part ways here. Ale nie jest niski. Give me a few days. I'll see what I can learn of his current posting. A Napoleon chyba był niski, co? Be well. Chyba że zmalał pod ciężarem dowództwa. Kto go tam wie? Dobra, którą my mamy sekwencję tak ogólnie? Będzie szósta czy siódma? Wskaźnik postępu. Misja trybu solo, sekwencja... Ósma nawet. Trwa. No dobra, no to do dziesiątej i tak nadal jeszcze trochę. Dobra, zdążymy, już dopiero zacząłem odcinek. Dobra, no niestety tutaj się nie przefast traveluje, więc trzeba się po prostu przebiec. Przed siebie. Ha! No, nie powinienem w sumie, bo tu jest dość dużo tych przeciwników, ale... Już mnie nie ma. A, nie wiem gdzie biegnę. Dobra, to muszę się zatrzymać na chwilę. I wykrzyknik zniknął z minimapy. O, jest, dobra. W sumie to jakiś ten sklep by się przydał jeszcze po drodze, bym sobie wytrychy uzupełnił, bo teraz jak już idzie jeszcze lepiej z tymi zamkami, no to... Żal nie otwierać. O, właśnie, 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 a propos. Gdzieś tu mamy sklep. To coś tam mogę wydać już tych pieniędzy. O, tam na dole jest w ogóle skrzyneczka jakaś, ale to chyba zwykła, z tego co widzę, to mnie tak średnio interesuje. Dobra, tu, przedmioty użytkowe, wytrych. Mam 200 tysięcy, to coś bym był w stanie sobie kupić. Jak to tu w ogóle wygląda? Dostosowywanie, wyposażenie. Głowa. To jest ten? Nie, to jest mistrzowski, to mam zablokowany, tu jest legendarny. Aha, wspomnienia Arno, to jest właśnie sekwencja 10. Korpus. Korpus za 160, to mógłbym kupić. Legendarny widmowy surdut, co my tu mamy? Większy pancerz, czas wykrywania wzrasta, zasięg przebrania. No z tego przebrania nie korzystam wcale. Czas trwania i większe zdrowie. A jak teraz wygląda? 10 punktów zdrowia, a ja mam teraz 7. No to ogólnie lepiej. Mam ulepszony ten pancerz. Czas wykrywania minus 80. To jest minus... Aha, czyli ten nieulepszony będzie lepszy od tego ulepszonego nawet. No, nieźle. Dobra, czyli to mogę kupić. Przedramiona. Tam było za 160, tu za 140, czyli jak będę miał 300, to mogę sobie dwie rzeczy kupić od razu. To mam 300, 440 tysięcy nawet potrzebuję, myślę, że 400. 440 i nogi odblokowują się też po misji, tutaj? Legendarne widmowe. No, wspomnienie Arno, spotkanie przy obiedzie.
Czyli 440 potrzebuję, żeby kupić wszystko. I będę potrzebował jeszcze 440 i tu mamy 125, czyli 565 tysięcy będę potrzebował, żeby mieć absolutnie wszystko, co bym chciał. No, broń jednoręczną już mam. Już to jest lepsze jeszcze od tego, co mam, ale nie podoba mi się, brzydkie jest. No, niestety. Ta nie jest zła. Nawet taka szpadka, czyli 765 tysięcy. Kosmos, a to wspomnienie Arno, twierdza Temple. Ukończ Dead Kings. Aha, nie. DLC już mi zdążyło mi się obrzydzić samo siebie, więc... No raczej nie. Ciężka, pistolety, muszkiety, dobra. No nie wiem, z tym mieczem się jeszcze zastanowię w takim razie, ale... No pistolet na pewno. Spadaj. A, to jest coś, co już robiłem zresztą. A, tu nie dam rady, bo tu jest ten... Szpikulcami zakończone ogrodzenie, to nie przejdę. Kurde, no mieczek też by się jeszcze lepszy przydał, ale są brzydkie. Tak, ja wiem, że chodzi o damage, ale no kurde, nie do końca w Unity, no. W Unity ma być też ładnie. Między innymi. Ładnie, elegancko, stylowo, szykownie. I tak dalej. Nie wiem, zastanowię się. Znaczy, no, tyle hajsu na pewno nie zdążę nazbierać, a specjalnie zbierać na broń, to mi się nie będzie chciało. Na ciuchy owszem, ale na broń już nie. Tym bardziej, że ten miecz, co mam teraz, nie jest taki zły. Tam nawet z typami na piąty poziom sobie radzi, więc... Myślę, że mi wystarczy. This morning I was accosted by three men carrying some poor soul's head atop a pike. Seems they mistook my uniform for a mark of nobility and demanded I shout long live the Republic to prove my allegiance. I suppose handing out tricolor cockades is now passé. What did you do? I shouted long live the Republic. A man of principle. Life is more valuable than dignity. But... This is what happens when you give command of the government to half-starved lunatics and command of the army to bloodthirsty savages. Rui. I wanted him assigned to some out-of-the-way garrison, but the man redefines the term friends in high places. He's untouchable. But you know where I can find him. Rumor about the barracks is that he and a unit of his cronies plan on marching on the Grand Châtelet this afternoon. If he were to meet with an accident, few in France would suffer. My career certainly wouldn't. Well, practice your speech making. A jak chłop jest intouchable, to ja go zrobię touchable. I to jednorazowo. To tam znowu będą jakieś okazje do zrobienia czegoś. To bardzo chętnie sobie poplanujemy. Dobra, to ich pewnie będę mógł uwolnić, to mi pomogą. Tych trzeba pewnie będzie zdjąć, żeby mnie tutaj nie obserwowali. A tego muszę zabić. No, jaki plan? Zbadaj obszar, wejścia 5, kolekcjonerskie elementy 2, sekretne ten, dobra. Zlikwiduj Ruja. Nowy cel, okazja wsparcia jest tam na dole i okazja odwrócenia uwagi tam na górze. No dobra. To zróbmy sobie tę okazję w takim razie.
No czemużby nie? To najpierw trzeba będzie tam jakoś spróbować wleść. Dobra, to ten problem już z głowy. To właśnie, trochę tutaj trzeba będzie się... Dobra, tu bym się ukrył może. Nie, nie ukryje się. A tu się ukryje? Tu się ukryje. Dobra, tych trzeba zabić. Ale to tam chyba nikt nie będzie przeszkadzał jakoś szczególnie. Pyk. Ty, jakbyście jeden i drugi podeszli. Ja mam podwójne zabójstwo z powietrza, ale chyba nic mi to nie da. Dobra, no nie zużywałbym tych ostrzy teraz jeszcze. Ty, ale ja mam przecież jeszcze ten. I ja tu mam jeszcze rzeczy nieodblokowywowy ten. Kiedy ja to odblokuję? Jak tam? Dam radę ich dwóch już teraz? Nie dam rady. Nawet jednego nie sięgnę, god damn it. No to może wyjdzie? A nie do końca, ale dobra. Wiecie, no chciałem po cichu, nie? No i nie wyszło, bo kurwa oczywiście tutaj... Okej. Dobra, załatwione. Lecimy na górę. Strażnicy wolni. Pomogą. A, będzie problem, żeby wejść wyżej, co? Haha, ale jest skrzyneczka. Skrzyneczka nigdy nie jest problemem. Dobra, na 3, zobaczymy. Jak wygląda. Na 3, okej. Na pewno łatwiej niż było. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 kurde! Pyk, 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 ja jebę. Wcześniej te szły trochę łatwiej. Pyk, 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 o, dobrze. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Py, 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 py. A może nie pypy, może trafię bez pypy po prostu? Nie. Nice. Mam wrażenie, że ten trzeci zawsze rygiel chodzi szybciej. Dobra, 10 wytrychów poszło się jebać. Ile dostałem? 2000. No. Powiedzmy, dobra, jak tam wleźć wyżej, bo tutaj zabezpieczyli się, mają kurna na gołębie te kolce, nie mam jak tam przejść w sumie. Czy tam dołem? Albo tu może jakoś ewentualnie? Czekajcie, zobaczę sobie jak to wygląda gdzieś tu od tej strony, no nie. Tu mi nic nie da, to chyba faktycznie od wewnątrz muszę próbować. Jakoś wejść. Tu tam zaraz będzie mój cel. A ja nie chcę. Ja chcę tam wyżej wejść najpierw. Nic żeś nie widział. Dobra. I co mi to dało? Tam mogę przejść dalej. No ale nie chcę tam, kurde, bo to już będzie droga do mojego celu. Nie chcę iść do mojego celu jeszcze. Dobra, spadamy stąd w takim razie. Ja się rozejrzę trochę. Jeszcze od dołu spróbuję. O, tu by było dość obiecująco.
On tylko dał radę tam zbiec. No i tu wygląda zacnie. Tu powinienem być w stanie wejść na samą górę i dalej... No nie wiem co dalej, ale... Na pewno jest lepsza perspektywa. Gdzieś się tutaj dam radę teraz. Ty, no tam jest mój cel już. To znowu nie o to chodzi. To co, muszę ominąć świadomie mój cel? Żeby wejść tam na górę. Okazja do odwrócenia uwagi. No bo chciałbym to zrobić, no. Może tu do jakiegoś siana będę sobie mógł przeskoczyć albo coś? No nie. Element do zbierania, no świetny. No nie, no muszę spróbować go ominąć. Tego typa. Rozpal ogień. No właśnie planuję, tylko bez sensu, bo już tu jestem, kurde no. Jeszcze zaraz się dam zauważyć i tyle z tego będzie. Ta dwójka będzie przeszkadzać. Dobra, zejdźmy sobie tutaj. Cholerne rzeczy poboczne, no. No właśnie, i tak mnie mogą zauważyć jeszcze. No. Nie szalej, aż tak? No chyba, że po prostu wystarczyło tutaj wejść z tej strony. I wtedy bym był bliżej tej rzeczy pobocznej. No i chyba tak było. Po prostu wybrałem najgorsze możliwe wejście. Czekajcie, o tam łazi typ. Bym zaraz nie zauważył. Dobra. Kto mnie widzi? Tamci, dobra. Ale spoko, teraz już mnie możecie widzieć, bo ja już jestem w zasadzie tu, gdzie być chciałem. Czyli nad waszymi kolcami na gołębie. I teraz to ja już was mam. Czy wy patrolujecie jakoś ten teren? Nie, po prostu się gapicie. Gapicie się przed siebie po prostu, dobra. Ty, co ja mam tu podpalić? Gdzie to jest? No dobra, on tych dwóch zlikwidowałem i tak trzeba było. A tutaj, dobra. Dobra. Aha. Nie powinienem ich zabijać. Dobra, uciekamy. Nie wiem, co to dało. Nie widzę, żeby tutaj mieli poodwracaną uwagę jakoś szczególnie. Jak najlepiej by było go dziabnąć. Myślałem, że po tych linach dam radę jakoś fajnie, ale nie, bo one się niestety nie łączą z tym palem, który jest tam. Ilu was tam jest? Usunięci snajperzy, wyzwoleni strażnicy. No szkoda, że nie mam znowu takiej fajnej jakiejś okazji, żeby... Ej, nie, jest! Ja się mogę schować w tym. Nie, nie ma. Myślałem, że tamten wykrzyknik to jest... to, gdzie ja jestem teraz. Ale nie jest. Czekajcie, tego sobie wezmę. Dobra. Teraz tak. Jestem chyba w miarę bezpieczny, tak mi się wydaje. Jak się zachowuje ten po prawej? On chyba patroluje, nie? Chodzi sobie raz w te, raz w te. Bo jak tego zdejmę z krawędzi, to on go raczej zauważy. Jak tamtego zdejmę, to już na pewno zauważy.
Kurde, no przed chwilą łaził jeszcze w tej z powrotem. Teraz się obraził. Dobra, poszedł sobie. No szkurde! Co za frajer. Poszedł? Nie poszedł. Dobra, łazi, ale nie tak, jak ja bym chciał. No może nie zauważy. Kurwa, wszyscy zauważyli. Ja pierdolę! Ależ to... Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Fajne, fajne, dyskretne zabójstwo, kurwa, z krawędzi. No, naprawdę. Miodne wręcz. Cudowne. Arcymistrzowskie, naprawdę. Mój geniusz to mnie, kurwa, zaskakuje czasami, nie? Nie, 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 kurwa. Nie, 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 nie. Ja tego nie kupuję absolutnie, kurwa. Mógł, dłużej mógł jeszcze sobie to, nie wiem, herbatkę mógł sobie jeszcze zaparzyć, czajnikiem zagwizdać. Żeby na pewno wszyscy widzieli, że planuje, kurwa, kogoś zamordować. Dobra, mam to zrobione? Chyba zrobione. No to jeszcze raz lecimy, tak jak byłem. Dobrze, że chociaż tu mam ten checkpoint. Tylko teraz pewnie strażnicy inaczej patrolują, czy coś? Nie, dobra, jest tak samo. Okej, no to robimy znowu tak samo. Czyli czekamy, aż ten zacznie wracać. Żebym mógł go zgiąć tak samo jak przed chwilą. Tylko tamten teraz może mi przeszkadzać trochę. Więc dobrze. No dobra, no to mam inny plan. Po prostu tam wbiegnę i go zabiję. Chciałem mu tak, wiecie, strażników najpierw zdjąć, żeby został sam, żeby mu było smutno. No ale niestety. Czekajcie, poczekam, aż tamten się odwróci faktycznie. Ten mnie zauważy? Na bank mnie zauważy. Nie zauważył. Ja pierdolę! Dlaczego czasami mnie zauważają po prostu w ułamek sekundy? A czasami mam dosłownie tydzień, żeby sobie jeszcze wakacje zaplanować i dopiero wtedy mogę znikać. Dobra, no chłop zabity, przegraliście, przykro mi bardzo. Dobra, no i zabiłem, to co, mogę stąd ten? A nie, muszę go dobić, chyba. Dobra. Chuj tam. To remove us from this hall. You must also get authority to use force, for we shall yield to nothing but bayonets. Ah, but to administer is to govern. To govern is to reign. That is the essence of the problem. Mr. Mirabeau. Pathetic. Z rudym się nikt nie wita. Surely, France deserves better. What was that? Berlin de Luxembourg. Roy, clean up your mess, it's time. Told you I could make him talk. You've done well, Captain. Breathe. The price of grain is higher than ever, Grandmaster. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They await only your command. Good. Starve them. Through famine and fury, they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grandmaster. If not two.
I dobra, to ten, to nara. No nie jestem zadowolony z tego, jak to rozwiązałem, ale... Ale i tak lepiej niż za pierwszym razem. O, halabardę dostałem. Spoko. Cieszę się bardzo. No i dobra, no i czas kończyć. Przebrze, jeszcze mamy chwilę. Szczerze mówiąc, jeszcze na jedno zadanko. No ale cóż, czas jest nieubłagany i na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wy wbijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej pa!